Cześć, z tej strony Rafał, kanał Rafi Bricks. Dzisiaj oglądniemy sobie secik 31012, dom rodzinny. Zapraszam do oglądania. Zestaw dom rodzinny pojawił się w sprzedaży w 2013 roku. Zawierał 618 elementów. Otrzymywaliśmy taki dom rodzinny z garażem, samochodem. Alternatywnie mogliśmy zbudować taki domek letniskowy, który również miał na wyposażeniu garaż. I trzecią z konstrukcji był również domek, tym razem taki letni, z basenem i z kosiarką. No i przyglądnijmy się teraz naszemu głównemu budynkowi. Jak widzicie, dom biały z niebieskimi drzwiami garażowymi, niebieskimi drzwiami z boku. Obok mamy mini oczko wodne, podjazd do garażu, całość obrośnięta trawką, bordowy dach i bardzo nowoczesna, przeszklona konstrukcja. Na balkonie możemy znaleźć grill, na którym grilluje się jakaś noga od kurczaka. Jeżeli chodzi o garaż, drzwi podnoszone są do góry i w garażu mamy samochód. Bardzo mały modelik, ale też bardzo przypominający zestawy z lat 90. oraz z roku 2000, dobrze zeskalowany moim zdaniem do minifigurki. Do garażu prowadziły również boczne drzwi, którymi mogliśmy wydostać się na ogród, a z garażu mogliśmy przedostać się do wnętrza domu, czyli do salonu, chociaż troszkę brakuje mi tam ścianki działowej. Z przodu domu mamy kafelki, tutaj rosną nam jakieś kwiatuszki. Do domu prowadzą drzwi. Jeżeli chodzi o dach, to dach mamy ściągany i przyglądniemy się teraz, co mamy na wyposażeniu. Mamy tutaj fotel do odpoczywania dla pana domu, obrotowy, biurko i lampka. Po boku jest kominek, a tu w głębi, przy tarasie, mamy sypialnię i w sypialni mamy łóżko dwuosobowe oraz taką lampę stojącą. Położymy to sobie. Z dołu, z salonu do sypialni prowadzą schody i tutaj mamy również z boku domu wyjście na tył domu do drugiej części ogrodu. To co fajne w tym budynku, to to, że mieliśmy unikatowy klocek. W momencie przyciśnięcia na komin zaświecała się nam lampa. Spróbuję teraz pokazać to wam po ciemku. W ciemności mniej więcej, czy w takim półmroku, to światło, jak widzicie, bardzo dobrze oświetlało cały ten domek. Chociaż ma już bateria parę lat, to jednak nadal świeci, aczkolwiek możecie zauważyć, że już słabnie i przerywa. Jeżeli chodzi o tył budynku, no to cała biała ściana i tutaj, jak możecie zauważyć, mamy zawiasy. To świadczy o tym, że konstrukcja nam się otwiera i blokuje, więc możemy się tym bardzo fajnie pobawić. Tak wygląda z jednej strony, a jeżeli chcemy się dostać do środka i prowadzić życie w nasz dom, to bawimy się od strony wewnętrznej domu. Tutaj mamy te klocki, które spinają nasz budynek. Jest na zaczask. Dom, jak widzieliście na początku, zamieszkują dwie minifigurki.
Jedna to ta bardzo miła pani w pomarańczowej bluzce z broszką. W ręce trzyma kubeczek i grilluje. No i tutaj Lego nie omieszkało też pomalować tył minifigurki. Tak jak mówiłem, pomarańczowa bluzeczka bez rękawów, granatowe spodenki, uśmiech malujący się na jej twarzy i standardowe włoski. Druga z minifigurek to ten przemiły pan, wieczny chłopiec. Jak widzicie, ma samochód zdalnie sterowany i w wolnych chwilach po pracy pewnie jeździ nim w swoim ogrodzie. Tył gładki, brązowe spodnie, granatowa marynarka, niebieska koszula zapinana na guziki i zielona bluzeczka pod spodem. Jeszcze raz, cała konstrukcja, cały nasz budynek. Moim zdaniem jeden z ciekawszych i z fajniejszych domów wydany przez Lego. Szkoda, że już tak ciężko dostępny. No i też z tego, co kiedyś patrzyłem na Allegro, nieraz już sobie życzą za niego sprzedający po 400-500 zł. Więc jak ktoś by go zobaczył kiedyś w sklepie, to jak najbardziej zachęcam do zakupu. Bardzo dużo elementów, bardzo fajny budynek i warto mieć go w swoich zbiorach. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia łapki i oczywiście zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!